Cześć Wam dzisiaj, ja jestem wizu Wizualnie Witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series. O tym samym tytule zacznijmy od tego, że są wreszcie, bo wczoraj się spóźniały i przez e, kilka godzin czekaliśmy na nowe kody. Kody, które zazwyczaj pokazują się po aktualizacji. Jednym kodzikiem zazwyczaj jest rząd literek i cyferek, które daje nam primogemy, a drugim jest kodzik, który daje jedzonko. I nie było ich, nie było ich, nie było ich, nie zostało to zawarte we wczorajszym odcinku, bo się twórcy z tym nie wyrobili i już podejrzewaliśmy, że tych kodów po prostu nie będzie. Poleciały one parę godzin później, macie na wszystkich społecznościówkach w tym odcinku to powinno być w opisie. Nie mogę przypiąć komentarza z ciągiem cyferek, bo YouTube może się nawet i do tego przyczepić. Dziękuję. Ale macie to zapisane, macie to na społeczności YouTubeowej, macie to na moim Twitterze, na Discordzie, wszędzie, gdzie było, tym rzucaliśmy. Mam nadzieję, że te kodziki są jeszcze aktywne i działają, bo powinny działać i powinny być aktywne. I dają wam one, aż sobie tutaj luknę, bo chyba tego nie odbierałem wczoraj, a nie, to są nagrody Twitchowe i kodziki tak. Jeden kodzik jest z jedzeniem, czyli w jednym powinniście dostać to. Tara! A drugim jest kod, w którym jest 60 primo szmaty z XPM i hurdur, dur, dur, hurdur, hurdur, hurdur. Oprócz tego pamiętajcie, że teraz na Twitchu są dropy, więc jak będziecie wbiali na moje streamy albo streamy jakiegokolwiek innego content kreatora, który leci z Genshin'a, no to będziecie dostawali dropy po pierwszych, chyba dwóch godzinach oglądania. No, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Dwie albo pięć godzin powinno być, żeby odebrać wszystko. Na samym końcu też jest drobna ilość primogemów. Polecam odhaczyć, czym prędzej. A jak już mówimy o Twitchu i jak już o tym mówimy, to powiedzmy sobie szczerze, że wczorajsze rolowanie było najlepszym rolowaniem ever, jakie prowadziłem. Jestem zachwycony. Jesteście fantastyczni. Wczorajsze trafienia były. Przesadzone, co prawda nie każdy się ze mną zgodzi, bo trafiło parę osób do kajetu. I jak powiedziałem, że macie walczyć o drewienko z Kirarą, to nie o taką walkę mi chodziło. Jak na początku były same wybuchy, pościgi było fantastycznie, do tego zaraz przejdziemy, to potem parę osób stwierdziło, że jednak jednak trzeba tą łyżkę dziękciu taką dość porządną wsadzić do beczki miodu, więc mieliśmy parę osób, które nie dostały tego co chcą. Bardzo mocno trzymamy kciuki dalej. Wysyłamy szczęście w ich kierunku, może jeszcze wleci do końca aktualizacji. Fu, przepraszam, do końca tego banera trochę czasu zostało, więc może się coś jeszcze jeszcze uszczknie, jeżeli będą chcieli walczyć oczywiście, to wtedy mam nadzieję, że będę mógł ich szybko wykreślić z Tu Dzisiaj, jutro, najdalej, pojutrze byłoby mega. Ale z drugiej strony, były też osoby, które miały takie trafienie, jakich nie miał jeszcze nikt. Zazwyczaj na streamie udaje się mieć jednego double tapa, jedno podwójne trafienie. Na jednym tempulu dwie piąteczki. Wczoraj mieliśmy tego z 4 razy? Pięć razy? Co najmniej raz było back to back, czyli ktoś trafił piątkę, trzasnął kolejny ten pól i wjechała kolejna piątka. Takie Okej, okay, wow. Były takie sytuacje, że wpada tylko nie look, tylko nie jest Diluk. Eee, kliknięcie. No, banerowa piątka. Ogólnie wczorajsze trafienia były statystycznie najlepsze, jakie były do tej pory. Wczorajszy stream po prostu rzucał na kolana. Nie wiem, czy Mihojo to robi specjalnie, że jeżeli jest troszkę mniejsze zainteresowanie banerem, to wtedy są jakieś nie wiadomo jakie trafienia, bo wczoraj od samego rana zarzuciliście mnie screenshotami waszych trafień, które no, nie były na streamie, bo od rana rolowaliście, ale wizu, wizu, patrz, tu poleciały mi dwie jaje, pod rząd, tutaj mi poleciała ja i tam chyba decha była i wychodzę z tego jednego ten z gwarantem na kazuchę i tak dalej, i tak dalej. Jesteście fantastyczni, jesteście osą trzymam za was kciuki dalej, bo to było mega. Plus skusiłem się, nie wiem czy widzicie jakąś różnicę, nie wiem czy widzicie co tutaj się dzieje, troszeczkę się zmieniło, troszeczkę się zmieniło, dobra nie widać nic, nie, nie widać żadnej różnicy, dopiero teraz się Kagura's Variety pokazało, ale i tak nie widać co z tym Kagura's Variety jest. A to Kagura's Variety jest na R2. Puściłem 20 rolków, byłem 30 rolków od Hard nie więc puściłem 20 rolków, więc wjechało tak na... Blisko, blisko endu, ale ale niekoniecznie. I wygrałem od razu na to, co chciałem. Rolowałbym więcej. Gdyby Jaimiko była z Kazuchą, albo nawet z Olchajtemem, to prawdopodobnie wszystkie rolki, które mam, puściłbym w tą broń i bym wyszedł z R5 na koniec i prawdopodobnie jakimiś tam fajnymi mieczami dla Kazuchy czy coś. Ale jako, że ona jest z łukiem... Ja jojki nie mam, a ten łuk to ja mam teraz na Fischl, bo ładnie razem wyglądają i tylko dlatego. To, no to mówiąc delikatnie, kiedyś jeszcze, kiedyś jeszcze w nadchodzących rerunach ja i Miko dołapię sobie to R5 i będzie maksymalnie zrobiona tak jak się da, na ile pozwolą artefakty przeze mnie wyłapane. To wszystko już później będzie kwestia artefaktów, bo cała reszta jest tak bardzo podbita jak tylko może być, więc hur dur 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 hur dur, dur. Najlepsze rolowanie ever. Do tej pory większość, jeżeli nie wszystkie, były co najmniej bardzo dobre. Niektóre były fantastyczne, ale to, co się wczoraj podziało, dziękuję wam. Dziękuję Fushi, dziękuję Zakieru. Wasze przygotowanie wczoraj było mega. Czaty, daliście czadu. Naprawdę jesteście przefantastyczni. Cieplutko mi na serduszku. No i rolujący, tak, rolujący Dali Czadu, więc. Jej! <laughs> więcej takich, więcej! Nie każde rolowanie ma co najmniej 4 podwójne trafienia, a my lecimy dalej, bo dzisiaj troszkę tych informacji jest, więc Mermaid. Może najpierw Mermaid. Zaczynamy od nev. Rysowanie syrenek. tak mi się spodobało, że aż robię to ponownie, ale ten szkic mi się podoba wiele bardziej niż poprzedni. Jest super. Jest śliczny i mam ochotę, tak, tą, te, 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 od gumki. Wiecie o co chodzi? Tak jak rysujecie dużo, to macie taki odróżne, to, yy, strzebność, to strzebność, a później smurzę, później smurzę. Nie robi się tak, nie robi się tak, dmucha się albo, albo w jakiś inny sposób. Jeśli macie jakieś e, rady lub uwagi co do mojego szkicu, z chęcią was wysłucham. Mamy chyba specjalny kanał dla artystów, także możecie się powymieniać wrażeniami. Z mojej perspektywy, jak na ten etap jest, wszystko ok. Chyba najlepszym pomysłem będzie złapanie jakiejś rewki. Bon. Wszystko się teoretycznie, teoretycznie zgadza, ale jakby przysiąść z i spróbować ustawienie ramion, bo wiecie, na początku jak rysujecie, to postacie wychodzą prawie jak w typozie, a potem jak zaczynacie dodawać elementy z rewki, że okej, okay, tu jest zgięcie, tu ten mięsień pracuje tak, to co się ostatnio ośmiali na jakiejś rzeźbie od Michała Anioła, że było widać naciągnięty jeden mięsień, który działa tylko jak się pinki podniesie, jak się małego poluszka podniesie. Tego typu triki, których nie da rady wyłapać samemu, więc pierwszą i ostatnią radą jest zawsze znaleźć dobre referencje, czy modela na żywo i jechać. Z tym i ćwiczyć. Ćwiczyć bardzo dużo. To jest coś, czego nie robię, a co powinienem. I co od jutra, jak tylko wrócę z pracy po noc, to będę siadał bardziej. A tu jest, jak zobaczyłem, to otwierając Mermeja, to było takie. O, le wyszło wentylacja. Nie kojarzę imion npc więc jeżeli jakaś postać mi się podoba, to zaczynam ją rysować po obejrzeniu Mermeja na odcinku z Genesina. Tak, ale to jest. Kozackie, ten dobór kolorów, ten, ten skorpion, to wszystko. Mais. Nice. I ona specjalnie ma tak długie, te nogopłetwy. Mhm. A to jest Niko I kolejna pracka, i widzę, że praca kolorem wychodzi ci coraz, coraz lepiej. Dużo tutaj dają te białe serduszka, bo masz taką totalną odskocznię, jeżeli chodzi o tonację, że, że tu jest zawsze kolor, tu jest ten niezabrudzony, to jest złe określenie, ale jest nadany ton przez kolor, jest też ściągnięta jasność, a tutaj te serduszka nagle świecą i dodają takiego umf. Fajnie. To wygląda. Tu mi się przypomniał taki film głupi, który był i było WhatsApp. To tutaj jest AZAR! Az AZAR! I azarowe gacie. Nie, jakoś nie spodziewałem się po tym gościu, żeby miał gacie w serduszka, ale może coś w tym jest, może coś w tym jest. Nie wiem, nie znam się darowanemu płetwalowi, nie zagląda się. Bombosze, tak, tak. Julian wymiata i jeszcze One Bun. Przedostatnią osobą na dzisiaj, oczywiście, Spiral Psyche. Macie linki do wszystkich socjalek, zwyczajowo, ale żeby było zabawniej, Spiral Psyche tutaj wjeżdża z Azarem, który mi się kojarzy, z Małą Syrenką. Nie pamiętam, jak się ona nazwała Ursula, czy jakoś tak Ursula chyba. I ona tam była niby Syrenką, ale z macusiami, i tutaj też te macusie są kolejny raz podniesione. W sumie fajna koncepcja. Fajna koncepcja, aczkolwiek on wygląda znacznie bardziej regal, tak królewsko, ze względu na połączenie tego niebieskiego, lekko uderzającego Fiolet, taki sonikowy niebieski z żółtym, i to zawsze sprawia wrażenie królewskiego zestawu kolorów. Ale może to ja i teoria koloru z czasów lat. 90% co najmniej, gdzieś tak, gdzieś tak, nie no, to pewnie jeszcze starsza. I ostatnia praca na dzisiaj, nef, wow, mój trzeci dzień Mermeja i kurde, jak patrzę na to, jak robię wzorki na ubrania za, to mnie wykręca. Ej, ale, ale robienie wzorków, to, to jest, to jest problem, najgorszy jest moment, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że nie dość, że musi robić wzorki, to jeszcze musi brać pod uwagę to, co jest pod wzorkami, czyli jeżeli coś jest pod kątem, to ten wzorek trzeba narysować, ale zagięty i w tym momencie się robi... Możecie zauważyć nawet w prokomiksach, że bardzo często rozwiązują to w najbardziej głupi możliwy sposób, czyli robią wzorek prosto i robią na to cieniowanie i to wygląda jakby było zagięte, a nie jest! I jak zaczniecie to zauważać, to psuje Wam ogromną ilość pro-rzeczy zrobionych przez super profesjonalistów, którzy idą na łatwiznę. Jak babka ma, nie wiem, rejstopy czy jak to się tam nazywa w siatkę, kładą normalnie siatkę i robią cieniowanie po bokach nogi, żeby to wyglądało, że jest zaokrąglone i, nie jest. i jak to widzicie, to jest! Oczy wydrapać idzie, oczy wydrapać! Więc to jest ludziska Mermaid na dzisiaj i bardzo Wam dziękuję za to co mogłem zobaczyć, bo wyszło, wyszło oj bardzo, wyszło, a ja mam dla was jeszcze dzisiaj dwie informacje niespekulacyjne, już mam ponad 12 minut nagrania, a jeszcze do spekulacji nie doszedłem co to się dzieje, co to się dzieje, więc przejdźmy do Astra Carnival World Quest który startuje 27 maja i wywołam wam tutaj stronę, żeby wam pokazać jak niewiele jest, chociaż na Twitchu to było reklamowane, że tu kliknijcie w stronę, więcej szczegółów, będzie więcej szczegółów, detali i zobaczycie co tu fajnego mamy dla was przygotowanego, jest grafika i sobie myślę, OK, 27 maja Maja startuje nieźle. Mamy tutaj oczywiście to jest wszystko zrobione, tak, że nawet zaznaczyć nie można, że to jest zrobione na pół grafikach, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i od 27 maja będą różne atrakcje dla nas. Do tego przejdziemy może kiedyś na temat, to znaczy to jest to, o czym wam mówiłem, że to się będzie pojawiało w momencie, w którym nagle wyjdzie, że retencja siadła i nie działa system tak, jak mi się spodziewało, czemu tutaj lata kocie futro. Lata tutaj kocie futro, dlatego że ten system nie działa tak, jak mi się spodziewało. I macie, nie wiem, ile tygodni później macie te wszystkie rzeczy, które wam obiecywałem i no. Będzie się działo, będzie tego więcej Będzie tego więcej w nadchodzących tygodniach Dlatego, że retencja dalej siada i się nie odbija Tak jak się spodziewali, że zacznie się odbijać To znaczy się informacje po pierwszych 12 godzinach Nie są optymistyczne Tak, więc tutaj jeżeli chodzi o różne atrakcje Będą one w Europie, w obu częściach Ameryki Południowa Azja, Japonia oraz Korea W tych miejscach będziecie mogli zobaczyć Rzeczy z tym związane Więc już 27 maja Startuje Tell Your Genshin Impact Story Through Music Czyli za pomocą muzyki przekaż swoją historię Z Genshina i macie wszystkie linki tutaj na dole, to będzie transmitowane na bieżąco i wrzucane, więc będziecie mogli po kolei jakby jechać. Ale drugim elementem, który wystartuje 5 czerwca jest cook-off, czyli gotowanie, ściganie się na gotowanie, czy tam tworzenie coraz lepszych potraw, czyli let's meet the Teyvat through culinary arts. Zapoznajmy się z Teyvat za pomocą kuchni, tego co jest do jedzenia, czyli szczerze powiedziawszy ze wszystkich rzeczy to mnie najbardziej interesuje. Wizuj dobre jedzonka, ja wiem, że nie wyglądam na człowieka, który tak, ale ja jestem człowiekiem, który lubi dużo dobrze zjeść. Może nie koniecznie dużo, ale dobrze, dobrze. 10 czerwca startuje World Quest Island Adventure, czyli this summer let's embark on island adventure together. Wybierzmy się na wyspę razem zwiedzać i bujać się po wyspach już 10. Zaraz za tym mamy 24, to nie tak zaraz, za tym to tak, uu, a, 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 dwa dwa tygodnie później. 24 czerwca startuje World Quest Elemental Clash. Possibilities are endless when courage and wisdom combine. Możli są nieskończone, kiedy odwaga i wiedza się ze sobą połączą, więc będziemy mieli to już tutaj. Oczywiście tu są czasy podane: UTC-4, UTC-9. Nie wiem dlaczego różne czasy podają do różnych tych, tych, tych rzeczy. Może dlatego, że jest to wszystko zsynchronizowane z czasem chińskim, a w różnych miejscach będzie się to odgrywało. Czyli, tak jak tu pisali, tu jest Europa, tu są Ameryki, a to będzie South Asia, Jap Japonia, Korea, patrząc po czasach UTC i tak dalej, więc to jest zsynchronizowane niby do jednego punktu, czyli do ich centrali, a z z naszej perspektywy to rozbija czasy. Będziemy to analizowali potem w przyszłości. I przechodząc do ostatniej. World Quest Sea Odyssey. Journey with the waves under the brilliant sun. Czyli podróż na falach pod cudownym, wspaniałym, jasnym słońcem. I to już będzie pierwszego. Więc przed nami jest no kawał, półtorej miesiąca prawie. Nie no, może nie półtorej miesiąca. Ale tak, tak pod półtorej miesiąca różnych atrakcji i fajnych zabaw. Półtorej miesiąca przed nami to całe się jeszcze będzie rozgrywało. Więc są wszystkie linki, są wszystkie rzeczy. Nawet nie będę wam Wrzucał do tego linka, kiedy zacznie się to dziać, to będziemy z tym jechali na bieżąco. Będzie faktycznie troszkę atrakcji, będzie sporo cosplayerów z tego co rozumiem, sporo fajnych rzeczy do pokazania, więc będzie czym odwracać uwagę od faktu, że w tej aktualizacji niewiele się dzieje. Ale w 38 już się będzie działo i się będzie dużo działo. Przeskakując tutaj mam dla Was ostatnią informację, która jest złą informacją dzisiejszego dnia, jednocześnie jest przekomiczna, jest bardzo przekomiczna, bo mamy pierwsze osoby, to znaczy słyszałem raporty o tym wcześniej, że tego typu akcje mają miejsce, nikt nie zrobił screenshotów i tego nie, nie wysłał. Teraz mamy pierwszą osobę. Macie tutaj ten screenshot wstawiony. Osoba dostała ostrzeżenie, że dostaje bana. Dostała tego cuśka, którego dostaliśmy wszyscy po skończeniu odpowiedniego questa. Gdzie on jest, dostała to. An Stroke to jest item, który pozwala zmienić. Imię skaramusza Wanderera. Jeżeli nazwaliście swojego Wanderera w konkretny sposób i nazwa ta Wam się nie podoba, to możecie tego cuśka użyć, żeby zmienić jego imię. I kiedy nazywaliście swojego Wanderera, to były pewne ograniczenia. Nie możecie używać nazw wulgarnych itd., 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 czego Michał nie jest w stanie sprawdzić na bieżąco, bo niektóre nazwy są obraźliwe w innych językach i bardzo trudno to jest ogarnąć. Wiecie, niektóre słowa, które u nas są ok, w innych językach są bardzo, bardzo niefajne. Na przykład macie Zorro, to jest nazwa mocno z postacią, niektórzy uderzają do gościa czarna maska, kapelusz, rapier Rapier to był rapier? Nie, to Floret bardziej będzie, nieważne. Z drugiej strony macie ludzi, którzy oglądają chyba One Pisa, tam chyba też jest postać o tym imieniu. Tak naprawdę to jest imię wzięte od lisa pustynnego Zorro to jest nazwa na lisa pustynnego jakby się ktoś zastanawiał, stąd jest imię dla tego bohatera z czarną maską i ten więc to jest to. Nie pamiętam w jakim języku poprawna pisownia Zorro jest wulgaryzmem, więc w niektórych grach MMO można dostać bana za używanie tego na czacie. Nawet jeżeli nie posługujecie się tym językiem, więc wiecie, to jest nazwa prawie własna już w tym momencie, która. W obiegu lata bardzo, bardzo, bardzo i można za to dostać pułapkach. Więc to jest jedna z rzeczy problematycznych. Druga jest taka, że nie można było nazwać Wanderera imieniem istniejącej albo nadchodzącej postaci, więc udało nam się zweryfikować, że niektóre imiona, takie jak Sotin, to nie jest właściwe imię postaci, może to jest nazwa kodowa, ale to nie jest właściwe imię postaci, bo można było Wanderera nazwać Sotin. Za to nie można go było bodajże Focalors nazwać, czy jakoś tak, gdzie Focalors też jest nazwą kodową, czy właściwie tytułem bardziej, bo ona ma tam inne imię, ale URL nie wchodźmy w to. No i ludzie za pomocą tego testowali, które imiona są już zablokowane, które nie. A cała reszta sobie ponazywała tak, jak chciała. Ja swojego nazwałem Baka, inni sobie ponazywali tak, inni inaczej, więc różne pomysły były, różne pomysły były. I teraz mamy człowieka, który dostał od Mihojo maila, że ma zmienić imię. Jego Wanderer został zablokowany i pod groźbą bana na konto ma zmienić imię tej postaci, bo nazwał Wanderera tak, jak nadchodząca do gry postać Chiori, o której zaraz powiemy troszkę więcej na spekulacjach i spoilerach. Dur -dur. Więc człowiek nazwał swojego wanderera, imieniem, które jemu pasowało, to jest coś, z czym on był związany, z tego co rozumiem, chyba on, nie ma to znaczenia dla tej historii. A Michoś o wiele miesięcy później uznało, że tak nazwie swoją kolejną postać nadchodzącą do gry i zablokowało to imię do wybierania. Ci, którzy mieli nazwaną postać Chiori, muszą zmienić. Co jest tak bardzo głupie, że aż hurdur -dur, dur ja bym to nazwał Chiori, tylko podmienił ona to inne o, że system nie rozpoznaje, że to jest to samo słowo i automatycznie wtedy przejdzie. Ale Michał jest mściwe z tego co wiem, więc równie dobrze mogło wtedy walnąć za ten, haha, żart Bana. Więc tutaj mamy sytuację, w której jest grożenie Banem za używanie imienia postaci, która jeszcze nie jest w grze, nie była testowana ani nawet do końca planowana, w momencie, w którym ten człowiek nazywał swojego skaramusza. Czy Wanderera imieniem Chiori? Ta postać nie była wtedy jeszcze na likach, więc bardzo możliwe, że ta postać już była w produkcji, ale to imię nie było nawet brane pod uwagę. To imię pojawiło się w ostatnich e, półtorej miesiąca? Ostatnie dwa miesiące, gdzieś tak plus minus, więc wtedy ta postać miała inną nazwę kodową, jeżeli była w produkcji. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymurzeniem, ok? Jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji nie wszystkie. I co do Chiori, wygląda na to, że mamy sporo informacji na temat. Chiori już w samej grze, bo od wczoraj w grze jest Kirara, która ma dwie kwestie dialogowe na jej temat i one się znają z tego co rozumiem, więc jest okej. Okay. Chiori jest researcherem i designerem, jej ekspertyza leży w materiałach i w kolorach. To jest postać, która jeżeli dobrze kojarzę, to dostawałem o niej jakieś drobne informacje, że będzie coś związanego. Tu jest jedna babka, która naprzeciwko kryształków, tu, chyba w tym domku, u której jest daily zrobieniem różnych kimon. Coś jest chyba z nią związane i z Chiori związane, że będzie jakieś tyknięcie, jakieś połączenie, bo było na ten temat, na temat tej designerki, ale żeby nie było, podobne informacje dostawałem na temat Liu'e, gdzie tutaj gdzieś jest babka robiąca perfumy i z nią też coś więcej było planowane i na razie nie zruszone, więc to z dużym przymrużeniem oka traktujemy, więc to, 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 jeżeli chodzi o Chiori, tak. Co więcej, wiemy, że jest to dzięki Michojom, mamy potwierdzenie na 100%, że Chiori będzie grywalna, więc to nie jest postać, którą będziemy spotykali jako on peca nie mylić z Shiori, która w grze już jest w Inazumi, ale to jest inna postać, zapuściła swoje korzenie Fontaine, a raczej yy, magniazdo fontein, tak jest to opisane i ma tam ogromną skrzynię ze skarbami. Tymi skarbami są różne materiały, tekstylia i różne inne fajne rzeczy, z których można szyć fantastyczne stroje. Więc to jest postać, która będzie bardzo chic, bardzo fashion. Jeżeli chodzi o jej gameplay, nie mamy żadnych informacji. Nie mamy też podbite, która to z tych postaci, o których wiemy, mogłaby być. Ludzie stawiają na tą rockerkę z białymi włosami, takimi, to znaczy biało-szarymi kucykami, bardzo długimi kucykami? To, warkoczami. To są chyba warkocze. Wizu się na tym nie zna. Przepraszam, jeżeli coś pokręciłem. Więc jeżeli chodzi o Wiemy, że jest na intensywnych testach teraz, więc to jest postać, która prawdopodobnie nie była planowana na już na szybko i została przesunięta, podobnie jak ten smoczy chłopiec, o którym mówiłem wczoraj, została przesunięta i będzie znacznie szybciej niż się spodziewaliśmy, że mogłaby być, bo jej się nie spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że więcej postaci jest w drodze, nie mieliśmy dokładnie rozpisane kto co, gdzie i jak i ona prawdopodobnie wskoczyła na jakiś większy priorytet, więc jeżeli jest czwórką, można się spodziewać, że to będzie czwórka, którą szybko zobaczymy. Jeżeli nie jest czwórką, to może będzie o niej głośno już za jakiś moment i to będzie postać ważna fabularnie. Więc Chiori, jest z nią zamieszanie bardzo duże, ze względu na, no nie oszukując się głupoty mihojo, z perspektywy tego co się podziało z tym mailem wysyłanym ta osoba powinna dostać informację, że hej, 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 masz tutaj primogemy w ramach przeprosin i itemek do zmiany imienia postaci, prosimy o zmianę imienia postaci, bo to jest coś co chcemy w przyszłości wykorzystać do nadchodzącej postaci, jesteś osą, awesome, jesteś super i w ogóle. Co zrobiło mihojo? Masz tutaj item do zmiany imienia postaci i jak nie to ban tak się nie robi, ludzie. Tak się nie robi. Lecimy dalej, bo jak już mówimy o wyciekach, to leci sporo różnych koncept artów i zaczynają szaleć głosy na temat Captain Earth. Dla niektórych to jest fan favorite, ludzie się bardzo na nią nastawiają, co więcej, bardzo niedobrze odbierane są informacje, że różne koncept arty są z nią, bo to, co pierwsze wyciekło, wielu się spodobało i spodziewali się, że dokładnie taką postać dostaną w grze. Wtedy ja mówiłem, biłem na alarm, ludzie, ludzie, to są koncept arty, tu się dużo zmienia. Zanim w ogóle zostanie rozpoczęta produkcja modelu 3D, ta postać Bankowa się zmieniła od tego, co, co widzieliśmy, i niektórzy są tak bardzo negatywnie nastawieni do tego faktu, że to nie jest to, co dostaniemy, tylko to będzie przypominało to, co finalnie dostaniemy. Wyciekają kolejne koncept arty i wygląda na to, że przynajmniej na części z nich dzierży coś, co wygląda jak rapier albo szabla, może piracka szabla, te takie miecze, wiecie, z zakrzywieniem i z tam dziobnięciem, może coś takiego. Kapitan R wygląda troszkę inaczej też na tych konceptartach. Więc jeżeli ktoś się spodziewał, że dostaniemy dokładnie to, co było na konceptarcie, to, tak jak mówiłem, marne szanse na to są. Z tym, że będzie to przypominało, na pewno będzie to przypominało i zakładam, że będzie wyglądało bardzo fajnie. Patrząc po designie wielu postaci w Genshinie i na przykład teraz w Honkai Star Railu, nie spodziewam się, żeby mieli położyć taką postać wizualnie. Gameplayowo to jest inna kwestia. Przejdźmy do tego, że mamy cały tłum nowych postaci, które dzisiaj tylko tam troszkę ruszymy, bo to są informacje lecące z... częściowo, nie wszystkie. Za Uncle A i podawane dalej za Honkai Revenger. Mm, nie będę się tutaj za bardzo wdawał, bo nie mam większego zaufania jeszcze do tej ekipy, ale, ale dobra, to, to, to ruszymy gdzieś kiedyś w przyszłości może. Więc jest tłum postaci i tutaj mam informację, że są cztery babki w trakcie produkcji, co najmniej trzy z nich są w zaawansowanym stadium i jedna jest we wczesnym stadium produkcji. Nie wiem skąd są te informacje, bo ja nie dostaję jakby podbicia od swoich na ten temat, ale Jedna bardzo przypomina Rite. Uderzyłem do swoich na temat tego, kim może być Rita. Prawdopodobnie chodzi o Rite Rozweisę z Honkai Impacta Thirda i oni mają informację, że XP tej postaci powinno się znaleźć w Gęszynie, bo było na liście postaci takich XP, które mogłyby się pojawić. Prawdopodobnie to chodzi o tą Rite raczej, nie o Rite Skitter. Jedna z tych postaci ma Pyro Element i tutaj mogę się wypowiedzieć troszkę bardziej, bo jeżeli to jest ten Pyro Element, o którym ja słyszałem, to w drodze jest Pyro Support. Dla pyro elementalistów, dla katalystów czyli postać pyro, która będzie mocno bostowała i podbijała piłeczkę postacią biegającymi z katalystami Głównie tu jest myśl troszkę o Janfej, ale bardzo mocno o Kli. To jest postać, która ma z Kli wyciągnąć znacznie więcej, która w przyszłości miałaby się pojawiać z Kli na banerach Jeżeli to jest to, o czym słyszałem, bo to może być coś całkowicie innego. Moje informacje mogą być błędne, te informacje mogą być błędne, więc weźcie pod uwagę, że tu może być rozjazd jakiś, ale ostatnio słyszałem o nowej nadchodzącej pyro postaci, która ma totalnie podbijać piłeczkę od kli. I jeżeli to jest ta postać, to by się zgadzało. Jeżeli to nie jest ta postać, to przepraszam za wprowadzenie w błąd. Lecąc dalej: kolejna postać ma strój bardzo zbliżony do tego, co ma Jula, co mogłoby oznaczać, że dostaniemy kolejną postać z mondu związaną z którymiś rodami, bo te stroje są dość charakterystyczne, jeżeli chodzi o stylówkę. Chyba, że ktoś po prostu myśli o całej koncepcji stroju, a nie że związane z mądem, tylko też takie body czy coś tam. Okay. Może nie są to, jak widzicie, jakieś zbyt głębokie informacje, dające nam bardzo dużo danych. Co najmniej dwie z tych postaci będą piątkami, albo inaczej, dwie z tych postaci będą piątkami, więc yy, można założyć, że pozostałe dwie będą czwórkami. No i najprawdopodobniej dwie z tych postaci będą z Fontaine, reszta nie wiadomo. Prawdopodobnie w tej czwórce jest Chiori, nie ma oczywiście Dragon Boya, bo mówimy o czterech żeńskich postaciach, więc Dragon Boy wczorajszy poleciał wczoraj, a dzisiaj mamy tutaj najprawdopodobniej Chiori gdzieś wepchniętą. Pozostaje postać Trudno powiedzieć. Jakieś Pyro, jakaś Yula Beast, Rita XP. Mm nie wiem, jeżeli gracie w Honkai Impacta, to dajcie mi znać, co myślicie na temat Rity Rozweisse, jeżeli tak to się czyta, więc tutaj się może troszkę podziać. Ja mam wrażenie, że wszystkie te rzeczy można sprowadzić do dwóch różnych postaci. Coś ala la Jula i coś ala Rita. Cała reszta może się zgadzać. Do jednej do drugiej postaci jest zbyt mało danych, plus prawdopodobnie Chiori, która nie jest ani Ritą, ani Julą, ale okej, okay, okej, okay, to z mojej perspektywy. I powiedziałbym, że to mniej lub bardziej tyle na dzisiaj. Nazbierało się strasznie dużo informacji, więc zarzucę na koniec tylko jedną myśl z Genshinem niezwiązaną, ale ważną dla Genshinowców ze względu na to, że Genshin teraz będzie miał bardzo podgórkę i zobaczymy, jak Michał będzie reagowało, a konkurencja będzie próbowała to wykorzystać. I między innymi teraz w jednym z najsłabszych momentów, jakie były w historii Genshina, mieliśmy takie rzeczy jak na przykład lockdowny w Szanghaju, kiedy gra stała przez 3-4 dodatkowe tygodnie i wtedy niewiele się działo i wtedy też konkurencja próbowała cokolwiek zrobić, ale się nie udało. Teraz jest gorzej, bo teraz problemy Genshin ma na własne życzenie w oparciu o to, co twórcy robią, co oznacza, że jeżeli konkurencja faktycznie będzie miała coś do zaoferowania fajnego, no to zacznie się dywersyfikacja i zacznie się prawdziwa wojenka o klienta, czego nam wszystkim życzę. Więc przychodząc do myśli, tego co chcę powiedzieć, Tower of Fantasy zapowiada się na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Już tego lata będzie premiera na PS4, PS5. Więc jeżeli gracie na tych konsolach, to nie, nie mam dla Was jeszcze odpowiedzi, czy będzie się dało swoje PC-owe konto czy smartfonowe konto połączyć z kontem na PlayStation. Nie dostaliśmy tych informacji, nigdzie tego nie widzę, nie jest to jeszcze potwierdzone, przynajmniej w w momencie, kiedy robiłem research i szukałem tych informacji, to nie ma tego potwierdzonego. Bardzo bym chciał, żeby to była prawda, bardzo bym chciał, żeby to się dało zrobić. Czyli już tego lata będziecie mogli złapać swojego padzika od PS4, odpalić swoją konsolę i zacząć grać w Tower of Fantasy na konsoli. To wcześniejsze spekulowanie i zapowiadanie, że pewnie będzie, pewnie będzie, tylko nie wiadomo kiedy, teraz się ziszcza. Zresztą macie tutaj fragmenty tego trailera, który leci, który, powiem, że pokazuje wszystko, co ma pokazać, spełnia swoje zadanie, nie jest tak porywający. Mihojo robi świetne trailere i naprawdę potrafią porwać widza tym, co jest. A tutaj bardziej jest taki przegląd, że o, zobaczcie, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie. Nie ma jakiejś takiej tajemnicy, że o, jakieś głosy opowiada, że coś się dzieje i widzimy się na serwerach. Tylko nie patrzcie, pływanie pod wodą, patrzcie jest to, patrzcie, jest latanie, patrzcie, jest latanie i strzelanie do przeciwnika, jak ze Storm terrorem, które było tylko raz w gęszynie, a my tego mamy więcej, więc jest to ciekawe, wydaje mi się, że to jest pokazanie kontentu dla gęszynowych graczy, którzy nie mają co w gęszynie robić, jest takie no dobra, no może się skuszę na tego tofa, po obejrzeniu tego trailera zaczął mnie kusić. Tyle Ludziska, Wyzwanie Srynkowe wciąż trwa oraz anime Topka jest na topce totalnie. Jeżeli oglądaliście jakieś anime w tym sezonie, to szybko bierzek sponsoruje wam dwa blessingi po jednym na głowę dla osób, które opiszą najfajniejsze animce, które obejrzeli. nie czy się Jakie animce wybraliście, tylko jak uzasadnicie swój wybór. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Kisunię prawie dwa lata temu, więc hur dur hurdur, dur dur hur dur Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event, jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do to teraz to dziś są szmaty za xp a jeżeli gracie w Honka Jaster Raila, no to dziś powinien być... tak, dzień 25, bo, 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 bo jestem teraz na bieżąco, bo... no tak, tak. I nie zapomnijcie oczywiście wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryk Transformerze, w moim wypadku są to... to... jest to, jeden dzień. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, jesteście fantastyczni, wasz wkład w ten kanał jest dla mnie nieoceniony. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osobiście, Lisi arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosom. I arcy dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. I liści Twitcher nawet i Twitter, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest twitter potężna, jesteście twitcherosą. I na Twitchu widzimy się już jutro o 13:00 na streamie z Honkasta z tłumaczenia do nadchodzącej aktualizacji 1.1. Zapraszam już na to. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odzenka, świetnych pięciogwiazdkowych roli. Niech Boże karędzie Wam sprzyja. się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już jutro. Miłego, do następnego. I hey! So let's not call it that. Najlepsze jest to, że nawet nie odczuję różnicy z tym Kagura z Wariety na R2, bo moja jajmiko i, i tak, co ma wysłać w kosmos, to wysyła w kosmos, więc tutaj różnica będzie niewielka, a ta różnica to jest tam, nie wiem, 2 czy 3% z perspektywy tego co robi Kagura z Variety, więc jest takie. No, nie ma potrzeby na to R6, to tfu, R5, nie ma totalnie potrzeby na to R5, ale skoro mogę mieć.